banderę wyjeżdżał. Właśnie to jest ciekawe, kto banderę wyjeżdżał. Pamiętasz czy nie? Czy nie jesteś taka? Materiały tu można. Czy jest to bandera? Tak, tak. No nie ma. Poczekaj tego kolegę. Ale jak zginę? Siema. Dajcie wykopać. Zamordowaliście. 140 tysięcy zamordowali. Gdybyś tam, i co ci Możecie wywiesić. Śmiało, jak się nie boicie, to wytrwajcie. Policjanci mają was chronić i jakby coś się działo, macie tam zgłaszać do radiowozu. Spokojnie. Ja nawet pod cmentarzem po Wąskowskim bagnetem dostałem transparent. O, witam serdecznie. Czy obywatel jest za wojną z Rosją, czy nie? No bardzo proszę, proszę tylko imię, nazwisko, Warszawa, Warszawa Wola. Biura, które wypanowują. Tu jest podpis, jak to jest? Imię, nazwisko. Imię, nazwisko. No, to tylko po to, żeby się głos nie powtarzał. Można by do kamery kartkę pokazać do głosowania jeszcze raz. Proszę bardzo, bardzo istotne. Tak, kartka ta do głosowania. Po co? Tak czy nie? No żeby skreślić. Aha. Tutaj do urny wrzucam. I później zapraszam do liczenia głosów. Czy Polacy, warszawiacy, którzy na wojną czy nie? Bardzo dobrze. To znaczy będzie powolna degradacja Polski, dopóki nie będzie przesilenia tam na wschodzie. To znaczy Żydzi rzucają teraz siły, Chazaria rzuca wszystkie siły ku wojnie, żeby rozpętać wojnę. Musi zrobią jakąś prowokację, żeby się krew polała. Imię, nazwisko, skąd i podpis. I to tylko tyle. I dostaje pani kartkę do zagłosowania, czy jest pani za wojną. I wrzucamy tutaj. No proszę, może pani. To jest sondaż uliczny, to idzie, nie idzie nigdzie do żadnych głas, tylko to jest nasza obywatelska taka oddolna inicjatywa. Na tymi hasłami to ja, to są połączone z nami. Tak, tak. Nie chcemy bandytów na Ukrainie, państwa bandyckiego. Ale tu w Warszawie nam gwałcili kobiety, mordowali przecież. Nie tylko przecież te bandy. Ta Chazaria teraz rządzi, podnosi głowę. No właśnie wczoraj chyba manifestowali u siebie. Tak, no bo przecież świętują. Zaraz nie wiem skąd. Tak, nie szkodzi. Warszawa. Jedna ze śmieci, przynajmniej, że jednak tam Polaków to trzeba przyjąć. Proszę bardzo, może pan się włączyć w inicjatywę taką. Robimy sondaż uliczny, referendum, czy jesteś Polaku za wojną z Rosją, czy nie? Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, stowarzyszenie. I to jest wiadomość dla tych, którzy nami rządzą, bo oni chcą wojny. Oni chcą nasze dzieci inwestować do Ukrainy. I my chcemy pokazać prawdę, w internecie pokażemy informację, że Polacy są czy nie. To pod wieczór otworzymy urnę policyjną. Otworzy dziennik telewizji, wiadomości każde na każdym programie. Wojna, precz z Rosją. Ale powiem tak, że ogólnie w telewizji rosyjskiej nie pokazuje to, co u nas w Polsce. Oczywiście, że tak. Tam mają informacje, pokazują jak do jakich zbrodni dochodzi przecież na Ukrainie. Jak wymordowali w Odeście przecież ci banderowcy, jak spalili żywcem Rosjan. 50 ludzi spalili żywcem, tak jak na Wołyniu to robili. Sam mordują Rosjanie. No, nie powiedziałbym, bo tu jest obrona. Oni bronią swojej ludności.
Ale tego nie ma. Nasza telewizja nie pokaże, że oni chronią oczy. Oczywiście, oni rżną, wydłubują oczy i tak dalej. Sprawiedliwość będzie taka sama. Tak, jest. Do WP. Nie bój się. Tak, tak, oczywiście. Zielone ludzie. Został pan zielonym ludzikiem. Pan się cię ostrożnie. Sławek. No niby Białorusi. Niby Białorusi. No to może być Gruzja. Nie. No jeszcze Krzysztof. Też nie. To jest Austriacka. Austriacka? Jak powinniśmy zaskandować Bandera Stop? Zbrodnie UPA pamiętamy. Nie, no mogę, nie, to drugie nie, nie, nie. Bandera stop, no to może być. Precz z banderą. Precz z banderą! 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 Zbrodniarze! 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 Woły! Pamiętamy! 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 Woły! Na banderowski ryj! Znajdzie się kij! Na banderowski ryj! Znajdzie się kij! Na banderowski ryj! Znajdzie się kij! Na banderowski ryj! Odwiń banderę! Kupa, dupa, kamień i kupa! Coraz bezczelniej się zachowują w Warszawie. Jak u siebie, tak. Przed chwilą widzieliśmy, jak neobanderowcy szli tutaj od kolumny Zygmunta, jak się dobrze czują u nas. No jak takie pieniądze idą na nich. Nie ma na leczenie, nie ma pieniędzy na wszelkie, można powiedzieć, socjalne sprawy związane z naszą ochroną, ze szkolnictwem i tak dalej. Dla nich są pieniądze. Także widzieliśmy przed chwilą tę młodzież, która studiuje za nasze pieniądze, która ma stypendia, którzy mają bezpłatne leczenie i robią sobie manifestacje. Słyszałem, że młody Wilcztań przed chwilą przemawiał w obronie tych neobanderowców. No dużo mamy takich szczerych Polaków. Oczywiście pan Wilcztań nie należy do elity polskiej, tylko do żydowskiej. To trzeba wiedzieć. Niech on w swoim imieniu mówi, a nie naszym. Zapraszam, może pan zagłosować, czy jest pan za wojną z Rosją, czy nie? Nienawidzę Ukrainy. Imię, nazwisko, Warszawa, czy z Warszawia, czy z innego miasta? Z zachodu. Dobrze, to pan napisze. Zagłębia Miedziowego. O, bardzo dobrze. Imię, nazwisko i skąd? I dajemy sygnał władz tym, którzy rządzą Polską, że my nie chcemy żadnej wojny. A tym bardziej nie będziemy przelewać krwi dla bandytów z Ukrainy. Tak jest. Dla tych, co mordowali nasze kobiety i gwałcili dzieci. W Powstaniu Warszawskim mordowali. Zgadza się. Ukraina, Ale na Ukrainie jest to samo, przecież to Hazaria. Kim jest Poroszenko? Kim jest Jaceniuk? Kliczko. I tu do urny, proszę. Pod wieczór wspólnie możemy policzyć głosy, kto jak głosuje, ile było za. Jak rocznica Getta, to dostał pan rząd Hilla? Dziękuję. Tak, taka esterka mi chciała przyczepić, ale nie, dziękuję. Gdyby nie to Powstanie Warszawskie, to piękne Warszawa. Proszę pana, oczywiście, to by było nie, zgadza się, wykrwawili nam elitę narodową. Pan to rozumie i brakuje tych warszawiaków, a tu Hołota rządzi nam. Obcy nami rządzą. Witam, o, witam elitę narodową. Witam Polaka po transformacji. Ty? Uważaj trochę, co mówisz. No uważam. Chcesz zagłosować?
Czy jesteś za wojną z Rosją, czy nie? A ja. Jesteś? A ja. No to idź się lepiej. Ja mogę. No to i zgłoś się. Zgłoś się tu na Nowy Świat, Ruch Świętokrzyski i tam biorą na parę dolarów zarobi. Jak wyjdzie, to oczywiście stało. Co masz? Polacy są wielkimi szczęściu państwa, a nakładają na las embargo zakazujące sprowadzania polskich przodków na Ukrainę. Zresztą ten aspekt jest nieuregulowany już od jakichś 8 lat. Czyli pojedziesz, jak ci Komorowski, nie, jest możliwe, Komorowski jak każe to zrobić, to pojedziesz, wisią o Ukrainę, tak? Zwalczyć z Rosją. Poza tym oni na tej Gdzie później pan wsadzi ten film? Jan Spacja Jankow na YouTube. Cały czas nagrywam, ale to nie jest TVN, ja robię jednym cięć i bez cięć w ogóle. To się teraz nagrywa na koncie Jan Jankow lub innych kontakt w zależności od sytuacji. Standardowa licencja YouTube'a. Mogę upublicznić. Jesteśmy na zgromadzeniu, więc mogę. Najpierw musimy przetrwać to żydostwo. Musimy być mądrzejsi, nie dać się zniszczyć. Albo wpisać Sławomir Andrzej Zakrzewski. Ja wiem, bo ze Sławkiem się znam. Wyjdzie produkcja Lawina, może pan oglądał. Nie pamiętam, bo tyle się tego oglądał. No zgadza się, to jest teraz bardzo dużo tego prosi. Proszę pana, co pan robi tutaj? Proszę pana, przyszedłem wesprzeć tam akcję przeciwko tamtym, którzy tam przy tym pomniku głosili. Nie wiem właśnie, co oni głosili. No pewnie kolejny raz prowokują nas, kolejny raz proszą nas o pomoc. Wydaje mi się, że tej pomocy to już wystarczy w zupełności. I leczymy ich, i szkolimy ich, i w szkołach naszych wyższych. Wystarczy, naprawdę wystarczy. Dziękuję uprzejmie. Proszę bardzo. Piękny kraj. Jak nas okradli, zobacz, gdzie tu są polskie zakłady pracy. Dlaczego młodzież zaklęty dziś za granicę? Muszę wam zdjęcie zrobić jakieś takie. Jak firankę dała.
Wolność, wolność i swoboda, niech żyją ludzie. Ale niech żyje wolność i swoboda. Jaka jest ta wolność? Gdzie zwijamy żagle? Gdzie wypłyniemy teraz? Coś się dzieje, nie wiadomo co, ale bądźmy dobrej myśli. Panie Sławku, co się dzieje? Nic, dostałem pouczenie jeszcze od oficera policji, że no, on skończył już ten oficer służbę, ale zostają jeszcze policjanci do naszej dyspozycji, że będą nas chronić. Jakby były jakieś prowokacje czy coś w tym stylu. Koledzy z ONR-u kończą pikietę, bo przyszli przede wszystkim na tę akcję, na ten marsz tych neobanderowców. Zapraszam do głosowania. Miasto, miejsce zamieszkania. Znaczy nie, bez miejsca zamieszkania, tylko w jakim mieście. W jakim mieście. I zapraszam. Media muszą swoje zrobić i wskazać winnego, wskazać, rozumiesz, tych czarnych i tych białych. Ja się przyłączę do pracy. Słuchaj, to zobaczcie, co się działo. Nie, oni się zmieniali, a to bardzo dobrze. No, się zmieniamy, no to, to proszę. Wystarczy mi na blisko do nich, jak oni poszli, no to z Warszawy czy z Polski. Oni odeszli. Imię na blisko. Imię na blisko. Ja byłem przy szybko. Ja dziękuję. Może też tam się zmieniali. My już nie chcemy żadnej wojny, nie chcemy, żeby wysyłali nasze dzieci. Też, ale teraz próbują z Rosją. Czy jesteś za to jest takie nasze referendum oddolne. Czy jesteś za wojną? Wojną z Rosją. A my jesteśmy że nie chcą. Natomiast w mediach jest wieczorem. To za też to internet wynik. Pozamykali wszystkie zakłady. Zobaczcie, co się dzieje. Wczoraj chyba czytałem, że ja kombinuję jakąś brygadę niemiecko-polską stworzę. Niemiecko-polską, więc no może od porządku to nie będzie. Marsz daje mi się. No i już Ukraińcy poszli w kolejne. Na nowy świat tam chyba na siebie. Wieczorem zapraszam, to wspólnie możemy policzyć głosy, bo musimy to w internet. W internecie Jan Jankow albo Zakrzewski możecie... Tak czy nie? Czy jestem za wojną, czy przeciw? No, nie, no kobieta musi... Decyzję już sama podejmie. Jak jest pełnoletnia. Zapraszam.
trzeba poprawić ten spadek. Tak, tak. To znaczy tutaj dla dorosłych. Mam krzesełko, możesz usiąść. No, widzę posiądę. Tak, dzięki. Gdyby się mogli podłączyć. Thank you.
Proszę pana, połowę Polaków już nie poszła do głosowania, czyli mają gdzieś ten układ. Czyli już ponad połowa Polaków wie, że to jest oszustwo, ta cała demokracja. To jest oszustwo. To jest jedno i to samo. Zgadza się, no nie ma różnicy między Kaczyńskim czy Tuskiem na przykład. Nie ma różnicy. Ale ktoś nam narzuca. Natomiast nam od dołu nie da to się przebić, bo to trzeba mieć olbrzymie pieniądze. Media. O to chodzi. Proszę, może pan zagłosować, pan normalnie. A nie może pan się podłączyć. To jest anonimowe. To jest anonimowe. Dlatego zachęcam. A nie może pan się podłączyć na do Solidarnych i z nimi tworzyć jakąś siłę? No ciężko by było. Referendum, czy jesteś za wojną z Rosją, czy nie? No tak, no przecież na chwilę będziemy nasze dzieci wysyłać na Ukrainę, bo trzeba będzie Ukrainę bronić. Już jest pobór do wojska organizowany, po cichu. Obwieszczenia już są w komisji lekarskiej. 92, 94 rok. Naprawdę. Jeszcze chwila i już wysyłają tamtych cichociemnych, że tak powiem, do szkolenia banderowców. I pieniądze idą. Tutaj mają ci z prawego sektora między innymi za darmo opiekę medyczną. Ich dzieci mają tutaj stypendia, uczelnie, no właśnie, wszystko mają, pracę. Przed chwilą przeszedł marsz banderowcom. Wy jesteście nie dla wojny z Rosją. Tak, jako stowarzyszenie, to jak stowarzyszenie. I to informacje puszczamy w internet, bo pod koniec dnia otworzymy urnę i wtedy będzie wynik, czy Polacy chcą wojnę z Rosją, czy nie. Ci mieszkańcy przynajmniej chcą wzięli udział. Proszę, proszę pana, niech pan otworzy każdą stację telewizyjną. Propaganda. No właśnie, ale my inaczej myślimy, dlatego proszę, to jest sondaż. No jak to, a Kaczyński po co jeździł na Majdan? A ten Tusk po co jeździł? A Wałęsa po co na Majdan jeździł? No. Żeby reklamy wszyscy chcą. Wszyscy chcą, bo Rosja nam niby zagraża. Zapraszam, możecie się wypowiedzieć na ten temat. Czy jesteś za wojną z Rosją, czy nie? Bardzo proszę. No to bardzo proszę. Imię, nazwisko, wystarczy wpisać i daję kartkę do głosowania. Na wieczór otwieramy urnę i robimy podsumowanie. Proszę bardzo. Proszę bardzo. O to chodzi, żeby z Ukrainą nie być, tak? Też nie chcemy, bo nie chcemy ginąć za Ukrainę. Po co mamy? Po co naszych chłopców mamy wysyłać na Ukrainę? Za co? W imię czego? Popierać banderowców, co mordowali nam kobiety, dzieci, gwałcili i tak dalej. Nigdy nie pomagali Ukraińcy. Poza tym nie mówmy o narodzie ukraińskim, bo to jest zlepek różnych narodów. To jest największa zbieranina kryminalistów w całej Europie. Oczywiście, że tak. Zobaczcie, Krym został zajęty bez jednego wystrzału, bez jednej rozstrzału. Nie tylko rzeź na woli, proszę pani. Po wojnie szli do UB Ukraińcy i teraz też idą do policji, na uczelni. Oczywiście, obsługa obozu koncentracyjnego była przez Ukraińców. W rządzie też są Ukraińcy? Są. No, oczywiście. W kościele są, bo to są Hazarzy. A Nycz to kto to jest? Ukraiński Żyd przecież. Nycz, Sycz, to są te końcówki nazwisk. Nycz, Sycz. Ale pierdolujcie. No tak. Oczywiście i głęboko. Jakie one są? One mają praktykę. Rothschildowie przecież rządzą światem, można powiedzieć, finansowym już od 8-10 pokoleń. Nim cię małcie jedno, ale co to znaczy? Nim cię małcie jedną miastę. No, Moszkowi oddał. Zapraszam, można zagłosować. Czy jesteś za wojną z Rosją? To jest takie nasze oddolne referendum. Na wojną z Rosją czy nie? Każdy Polak się może odpowiedzieć. Ale ludzie nas tylko ulicę, że będziecie robić jakąś petycję też?
Gdzie teraz ta ulica? No, tak, co roku jesteśmy. No. Nie jesteście. Tylko zmarł nam. Nie, ale ostatnio. Co nas zostało? Trochę w sądzie. Za wojną czy nie? Nie, nie, nie. Żydzi się cieszyli, że Lenin rewolucję podzielił. No, razem nas bahane nam nie podoła. Z Juszczenką i panią Komuszę. Moja znajoma Ukrainka mówiła, że $16 dziennie dostała za to, że mordę darła na Majdanie. Juszczenko, Juszczenko. $16 dziennie. Nie wiem dlaczego akurat 16, ale tak, taką miała dniówkę. I pomarańczowy, pomarańczowy szaliczek i sława Ukrainie. Proszę pani, zmarł pułkownik Niewiński. Pułkownik Niewiński zmarł, który był cały szefem tego roku kresowiarców, ale myślę, że zrobimy, co roku robimy marsz, jesteśmy. Ze mną przynajmniej jesteśmy podzieleni strasznie. Ale na tym polega, przecież jak Żyd stara się nas zniszczyć? Poprzez podziały, że odbiera nam rozsądek, bo mówi ten kłótnie, tworzy nam 150 partii politycznych, w końcu nie wiadomo o co chodzi. A i tak jeden za nimi rządzi, jeden rząd żydowski, jeden geszef. I się o przecinek kłócą. Nie tylko, to tylko figura, proszę pani. On dostał kasę z Ameryki i nie tylko on. Kuronie, Michniki, Geremki, wszyscy, którzy za nim stali. On był tylko figurantem. Tak samo figurantem jest Komorowski, tak samo figurantem jest Duda i wszyscy inni. Ale zobacz pan, jakie skóry pieszyństwo, że oni muszą się wybiszczyć, oni muszą na zarobić, oni zarabiają na nami. Za każdy zlikwidowany zakład pracy dostali kasę. Na wieczór otwieramy urnę i wyniki głosowania w internet puszczamy. Proszę bardzo. Nie, czyli pytanie jest... Wałęsa nas kłania. Do Żydów dostał medal, wyrzucili go. A teraz ten koń razem. Tu z obóz kacarski do zagranicy, bo się boi. Bo się boi. Ten szwab ruski pojechał. Zagłosował. Czy robimy sondaż uliczny, czy jesteś za wojną z Rosją, czy nie? No przecież nam, niech pani włączy telewizję, to pani się dowie, kto nam... No panie kochany, kto nas czuje, kto na Majdan jeździ, no. Jak pan Maria dał mu, nie dał mu pieniędzy do pana do kościoła. No, ci, którzy zarabiają na wojnie. Zapraszam, proszę, do góry. Na Ukrainie. Ale trzeba brać udział w życiu politycznym. Wy sami starzy ludzie wywołujecie wojnę. Sami starzy ludzie. Właśnie nie chcemy, żeby nasze dzieci ginęły. Zajmijcie się swoimi interesikami, no pracujcie tylko dla rzeczy. Cicho siedźcie, tak, pracujcie tylko dla nas. I pracujcie dla nas. Arbeit macht frei. No jak, to byliśmy przecież.
przyjechać.